Siemanko, z tej strony Gerd Marfa, to kolejny odcinek fantastycznej książki i dziś mam wam do pokazania coś bardzo, 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 bardzo innego. Zazwyczaj ten kanał, jeśli oglądaliście cokolwiek, jakąkolwiek fantastyczną książkę, możecie znać z fantastyki, jakichś kryminałów, ewentualnie, głównie z fantazy, no, bądźmy szczerzy, a dzisiaj mam dla was listy niezapomniane, korespondencję godną szerszego grona odbiorców. Teraz sobie zasłaniam ryja, żebyście w miarę to widzieli. Autorstwa Shona Ashera. Ciężko powiedzieć, żeby to było jego autorstwa, ponieważ Shon Asher to jest gość, który jest właścicielem i twórcą bloga. Zaraz wam powiem, jak on się ten blog nazywa, tylko sobie muszę na obwolutu przeczytać. Lettersofnote.com. Misiu. Redakcji tego gościa. To jest, że zebrał i opracował. Znaczy, no dobra, no on ma z tego tantiemy, no bądźmy szczerzy, po prostu. Jest to zbiór listów wszelakich. Mówię wszelakich, ponieważ nie ma tutaj żadnego kryterium, według jakiego mógłbym stwierdzić, że on dobierał te listy. One są po prostu ciekawe. To brzmi głupio, ale to jest najlepszy przymiotnik, który opisuje tą książkę. Ona jest po prostu kurewsko ciekawa. Jasne, każda książka musi nas zaciekawić, ale nie każda książka posiada tyle ciekawostek. Może w ten sposób. Ciekawostka to jest coś bardzo dobrego. Dobra, żebyście mieli jakiś taki ogląd, powiem wam to, co jest z tyłu. Przykładowe listy. Aplikacja Leonarda da Vinci szukającego pracy. Czy tak, tak, no... CV Leonarda da Vinci. Autentyczne. Każdy list jest autentyczny, jakby co. Ostatni list Wisławy Szymborskiej. List, w którym zabójca Johna Lennona pyta eksperta, ile może być warta płyta, którą ex-Beatles podpisał dla niego w dniu morderstwa. Serio, on najpierw poszedł do Lennona poprosić, żeby podpisał mu płytę. Niesamowite. Podziękowania produkt menadżera firmy Campbell skierowane do Andy'ego Warhola, przepraszam, który przyczynił się do promocji z puszek zupy pomidorowej. Pożegnanie japońskiego kamikadze z dziećmi napisane tuż przed misją. List Mario Puzo do Marlona Brando z propozycją zagrania w Ojcu Chrzestnym. List 14-letniego, to też jest dobry list, list 14-letniego Fidela Castro do prezydenta Roosevelta z prośbą o przesłanie $10. Apel pokojowy wystosowany przez Gandhiego. List, apel o pokój wystosowany przez Gandhiego do... Nie. Do Adolfa Hitlera. Gandhi do Hitlera, w skrócie. Jest ich tam więcej, dużo, dużo więcej i jeszcze często bardziej porąbanych i bardziej zastanawiających i po prostu ciekawych. To są po prostu ciekawe pozycje. Każdy z tych listów jest ja nie wiem skąd on je wygrzebywał, nie mam zielonego pojęcia, każdy jest super. Niektóre są smutne, niektóre są prześmieszne, niektóre są bardzo dziwne. Każdy z nich jest po prostu cholernie interesujący. One są też jakoś tak bardzo, bardzo dziwnie wymieszane, ponieważ każdy z nich posiada bardzo silną dawkę takiego przekazu emocjonalnego. No ruszają te listy, po prostu. Jak się nie posram ze śmiechu, to się popłaczę, po prostu. On jakoś tak dziwnie przemieszał, że tymi emocjami strasznie się skacze. Wydaje się, że tej książki nie da się czytać ciągiem. Błąd, ja ją przeczytałem ciągiem i się da. Ona sprawia trochę wrażenie takiej książki, która powinna leżeć na półce. Mamy ochotę przeczytać jakiś ciekawy list, to sobie bierzemy. Powiedzmy list Huxleya do Huxleyów. Nie pamiętam kompletnie tego listu. Nie mam zielonego pojęcia, co w nim chodzi. Bierzemy z półki, czytamy, odkładamy. Ale jednak polecałbym przeczytać wszystko naraz, w całości, ponieważ jest to po prostu cholernie wciągająca lektura, od której ciężko się oderwać. Do tego jeszcze Asher
oprawił te listy bardzo, bardzo dobrymi wstępami, pokazującymi i tło historyczne, i kontekst emocjonalny, który będzie w tym liście. Co, po co, gdzie, dlaczego, żeby wszystko zrozumieć, no bo nie każdy, kurwa, musi znać historię albo tysiąc innych rzeczy. I do tego to jeszcze pokazuje, że on podchodzi do każdego listu bardzo indywidualnie i nie wartościuje ich. Dla niego każdy ten list jest bardzo, każdy ten list jest ważny i tyle. Niezależnie od tego, czy napisał ten list na przykład kamikadze, czy gość, który umiera na Pearl Harbor. Albo umarł, albo jego matka, nie pamiętam. Tam coś takiego było, ale nie pytajcie. One są jeszcze dodatkowo naładowane strasznymi ciekawostkami, to co mówiłem wcześniej. Jeśli lubicie zaszpanować na imprezie nerdów, to jest książka dla was. Ponieważ dowiedzieć się takich głupot, takich szczególików o czymś istotnym, co jest dobrym wtrętem w rozmowie, w jakiejś ten, żeby zaszpanować przed nerdami. Na przykład... nie wiem. Żywot Briana w ostatniej chwili... producent żywotu Briana, grupy Monty Pythona, wycofał się w ostatniej chwili, a cały film zasponsorował George Harrison? Chyba tak. Dobra, nieważne, nie będę wam ten, bo ja nie umiem, nie umiem szpanować ciekawostkami. Już zapomniałem wszystkie. Nieważne. Nieważne. Zapomnijcie, że cokolwiek mówiłem. Próbuję sobie teraz przypomnieć jakąś ciekawostkę, żeby wam coś rzucić, ale nie. Nie przypomnę sobie. Zaraz. Wiecie co? Żeby było łatwiej, aż se kurwa zerknę. Zerknę se na ten list, będzie mnie to męczyć. Będzie mnie to męczyć. Będzie mnie to męczyć. Będzie mnie to męczyć. To jest całkiem przyzwoity indeks, bo to jest indeks zarówno jeśli chodzi o nazwiska, jak i po prostu lista listów. Tylko że w tym momencie nie umiem jej znaleźć i jest to dosyć smutne dla mnie. O, poczekajcie. Filtr do piekła. To nie. Czekajcie, ja wiem, że to jest nudne. I wiem, że nie to chcecie oglądać. Ale muszę to zrobić. Cholera jasna. Znajdę to. Powiedziałem, że jest bardzo dobry spis. Nieważne. No, list of Filipa K. Dicka. O, jest. Obsceniczny i bluźnierczy. 325 strona. Mówiłem, że znajdę. O tu Dulok mówiłem, że znajdę. Dobrze, tak. Nowym sponsorem grupa Monty Pythona znalazła sobie nowego sponsora w osobie gitarzysty Beatlesów, George'a Harrisona. W celu sfinansowania filmu zastawił on nawet swój dom, co ostatecznie okazało się doskonałą inwestycją. Dobra, zaszpanowałem sobie, kurwa, ciekawostką. Zajęło mi to jakieś, kurwa, 3 minuty z tego cholernego filmiku. Przepraszam, że przeklinam, ale musiałem to zrobić i zrobiłem. Jestem z siebie dumny. Może się znudziliście, może już wyłączyliście ten filmik, ale trudno. Trudno. Musiałem to zrobić. To tyle. Polecam wam cholernie listy niezapomniane. One są... ja mam wydanie w twardej oprawie, ale nie mam zielonego pojęcia, czy zostało wydane w miękkiej. Ale wydaje mi się, że twarda oprawa dla czegoś takiego jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem. W związku z tym podejrzewam, że tak, ona kosztuje swój pieniądz, ale opłaca się. Nie wiem, od kogo dostałem. Prawdopodobnie, podejrzewam, że od Kermita dostałem. Na pewno
Kermita. Jesteś pewna, że... Kartkę, tak, o, dobrze. Dziękuję Kermitowi. Tak mi się wydawało, że dostałem. Dostaliśmy tą książkę na ślub prawdopodobnie od Kermita. Marysia mówi, że na pewno od Kermita, także dziękujemy Kermitowi. I co miałem jeszcze powiedzieć? Aha, a wydało ją Sine Qua Non. To tyle! Bardzo chaotyczna, fantastyczna książka. Nie mogę wam powiedzieć ani o fabule, ani o niczym, no bo tego tutaj nie ma. O postaciach też wam nie mogłem powiedzieć. Starałem się jak mogłem. To dla mnie nowe doświadczenie mówić o takiej książce, także bądźcie dla mnie wyrozumiali. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. Zapraszam was na następne odcinki, cokolwiek, kiedykolwiek będzie. Nie wiem, kiedy będzie live, może będzie jutro, ale nie wiem. To tyle. Dzięki, na razie i cześć.